Witajcie ludzie, z powrotem przy najmocniejszym turnieju tego świata. Przy najmocniejszej walce chciałem powiedzieć. Babcia Chiyo przeciwko Naruto Uzumaki 1. To jest jeszcze lepszy od walki Tenten przeciwko Painowi, najsilniejszy ninja na świecie z babcią Chiyo. Okej, dobrze. Najsilniejszy człowiek na świecie z najstarszym człowiekiem na świecie, powiedzmy tak. Jaką babcia Chiyo gra? Filman. Wow. Super Nika, jako Naruto 1 Sarutobi. Co to za niki? Za moich czasów wyglądało to tak, że na YouTubie trzeba było dawać sobie niki, które były dłuższe, które miały liczbę albo coś takiego. Teraz można sobie nazwę po prostu zmienić. I 50 pierdyliard różnych użytkowników może mieć tą samą nazwę. I dlatego teraz to całe weryfikowanie. No Naruto będzie to, chyba Naruto ma tutaj większe szanse, chociaż babcia Chiyo mu trochę odebrała z tymi swoimi lalkami. I trochę więcej mu zaczyna odbierać, ale ten zablokował to i będzie rzucał teraz swoimi całymi Rasenganami. To będzie dość mocne być może. W końcu Sasuke ma tą swoją silną super formę, więc powinno to wyglądać nieco lepiej dla Naruciaka, ale obrywa teraz jak najlepiej. Ta walka mnie teraz ciekawi, jak to będzie wyglądało. Wątpię, że babcia Chiyo wygrała, bo nie ma zbyt jakiejś szansy. Nie ma takich fajnych kombosów i tak dalej. Łatwo ją zablokować i jest tylko wkurzającą postacią, jeżeli chodzi o granie samemu. Jeżeli gra się samemu. Łatwo ją załatwić, tylko wkurzające są czasem te lalki, które ją, no, blokują ją. Blokują dostęp do niej, ale jak się do niej dojdzie, jak się weźmie ją na walkę wręcz, powiedzmy tak. To wtedy jest po niej. Widzicie tutaj, kombosy już nic nie może zrobić. Tak powinna ta walka teraz wyglądać. Jeżeli się weźmie raz na ultimate, to można cały czas pompować ultimatami, jeżeli się jest blisko niej. No i Naruto to już zrozumiał, że trzeba ją napierdzielać z bliska, chociaż nie zawsze tam do niej tak podchodzi, jak powinien, ale zrozumiał, to mi się wydaje. I rozwalił lalki. Gdyby można było rozwalić lalki, to byłoby dopiero coś, to byłoby największa strategia, rozwalanie lalek najpierw. A z tą mocą na pewno Naruto mógłby rozwalić każdą lalkę, obojętnie jaka silna i stabilna by nie była. Obojętnie, z jakiego drewna by nie była i czym byłaby wzmacniana. Ładowanie czakry u babci, tak. Super, ona prawie żadnej czakry tutaj dotąd nie zużyła, ale... No dokładnie Naruto, jeszcze spamuj tutaj jednym atakiem, tylko jeden atak trafi, to rzuci jeszcze kolejnym. I 50 tysięcy razem shurikenów, no oczywiście, i babcia oczywiście obrywa. Mogłaby użyć swojego ultimate'a, żeby pokazać nam co potrafi. O ja pierdziele! Babcia chciała użyć teraz swojego ultimate'a, a Naruto to tak super ładnie zablokował. Ten Naruto ma oczywiście szansę na wygraną, ale tylko dlatego, że jest OP. No ale tak też myśleliśmy z Jiraiją z Kagują. Tylko że tam trzeba powiedzieć, że Jiraiya i Kaguya to zupełnie co innego. Jiraiya i Kaguya to zupełnie co innego. Bo tam Jiraiya przynajmniej coś potrafi, żeby pokonać Kaguya, ale babcia Chiyo nie jest zbyt dobrą postacią, jeżeli o to chodzi. Na pewno są ludzie, którzy potrafią nią grać i coś tam zrobić, ale ten NPC taki nie jest. Co prawda odebrał Naruto trochę życia, ale to tylko dlatego, że ten gracz, że ta postać, ten komputer, który gra Naruto jest głupi. Patrzcie jak tutaj fajnie gra. No ale... Ja stawiam Naruto. Możecie obstawiać sobie w komentarzach, kto wygra, kto przegra. Jak zwykle. No tak, babcie, użyj swojego specjala. Jeżeli wygrasz, to naprawdę się będę śmiał. A to tylko przez głupoty Naruto. No traf go specjalnie. Babcia Chiyo wygrywa prawie. Ale to był ładny blok. Dziwne, że babcia nie odleciała. Tak powinno ją to wstrząsnąć, że a, przegrałam, co? A! Powinno to ją przerazić jak Ivana, tylko... Mistrza Jose, on się chyba tak nazywał. Ten co po Fairy Law, po ataku z Fairy Law został zabity. No i czas minął. Kolejny moment, kiedy czas minął. Znowu taka walka, która się przedłuża. No i Naruto wygrał pierwszą rundę, ale znowu tak samo jak wtedy u Tenten, czy gdzie to było? Walka z Tenten, prawda? Gdzie tam też czas minął. Nie, to była walka z Temari i Hanabi, tak? Tam gdzie też walka, cały czas czas minął. Ładnie trafiłeś, ale no trochę szybciej mógłbyś odbierać to życie, bo ta runda będzie później zbyt szybka i zbyt... No bo to można powiedzieć, że to jest trochę nudna walka tym razem. Babcia Chiyo trzyma go na dystans, albo on jest za głupi, żeby podlecieć do środka. No teraz akurat zaczyna nawalać, ale z początku to takie... No, to się przedłużyło zbyt długo. Bijudama, no teraz bardzo szybko odebrał jej pół życia. A zostało jeszcze drugie pół, a to na to będziemy potrzebowali na pewno pół godziny, żeby odebrać. Pokaż Naruciaku, pokaż Naruto, co potrafisz do jasnej ciasnej. Jesteś w trybie Mędrca sześciu ścieżek, a babcia Chiyo jest babcią Chiyo. No co to jest? Czy to wydaje ci się tobie być realne? To jest pewnie sen. Babcia Chiyo nawiedza go w snach po tym, co się zdarzyło.
No, można powiedzieć, że Naruto naprawdę zmienił babcię Chiyo, tylko dlatego, że tutaj się z nią cacka. Zaczęła myśleć, że wygra. I patrzcie, jak to fajnie. To było fajne, idzie tak sobie, myśli, że ucieknie, myśli, że jest pro, a tutaj nagle ta kulka ją walnęła i na podłogę. Taka typowa, taki topowy moment, kiedy człowiek, który jest OP, rozwala takiego zwykłego gniota, takiego kmiotka. No ale babcia Chiyo ładnie mu teraz odebrała te, tych 5% życia. W tym momencie, w tej rundzie. No ale zobacz. Tak, Naruto, tak! Naruto przechodzi w tryb Kyubi. Ale babcia Chiyo też mogłaby to pokazać, ale już po babci, już po babci. Babcia nie ma teraz już żadnych szans, żeby to zablokować. Tym razem Bijudama! Albo to nie była Bijudama, to był ten taki ryk jakiś. No ale babcia Chiyo nie ma żadnych szans, chyba żeby teraz robiła ultimate i zniszczyła Kuramę. To byłoby nieźle, gdyby wzięła teraz Kuramę w ultimate. Ma szans, bo ma dużo czakry, mogłaby teraz łapać, ale babcia Chiyo przegrała i Naruto 1 przechodzi dalej. Gratulacje! Kolo. Jak ty się kurde jak on się nazywał? Sarutobi. Dlaczego nie wziąłeś trzeciego Hokage? Wybacz, Filman. Ale to było jasne, że przegrasz od początku. Naruto 1 przechodzi dalej. W następnej walce czeka nas super walka Rocka Lee przeciwko Madarze 2. Chociaż zamiast Rocka Lee bardziej by Gai pasował, ale Madara i Rock Lee. Madara 2, rzecz jasna. Do następnego zapraszam was. Na razie.